Radomiak zabrał się solidnie do pracy i od początku meczu dyktował warunki gry. Podopieczni Dariusza Banasika często gościli pod bramką Resowi. W 18 minucie Damian Szuprytowski technicznym strzałem zdobył prowadzenie dla gospodarzy. Radomianie kontynuowali ataki. Przewaga zielonych rosła z minuty na minutę. Co prawda zespół z Rzeszowa próbował kontratakować, ale nie miał pomysłu na sforsowanie defensywy miejscowych. W 29 minucie było już 2-0. Tym razem do siatki trafił Bruno Luz. Na kolejne gole kibice musieli poczekać do drugiej połowy, ale pierwszy kwadrans po zmianie stron był mniej ciekawy. Obie drużyny miały problemy z konstruowaniem składnych akcji. Końcówka meczu była jednak popisem Radomiaka. Ten mecz zupełnie nam nie wyszedł i mamy do siebie pretensje. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, ale to jest zasługa też oczywiście kibicowania, bo chcielibyśmy po prostu coś takiego przeżywać co tydzień czy co dwa tygodnie u siebie. W 80 minucie efektownym strzałem bramkarza gości pokonał Maciej Filipowicz. Wkrótce potem na 4-0 podwyższył Leandro. Radomianie atakowali do ostatnich sekund. W doliczonym czasie gry piątego gola dla Zielonych zdobył Patryk Winsztal.